Witam wszystkich Państwa w nowym roku. To dobry czas, żeby spojrzeć w przeszłość i podsumować te półtora roku, a nawet więcej, już niedługo będzie dwa lata tego, co się stało po katastrofie nad Smoleńskiem. I to dobry czas, żeby spojrzeć w przyszłość, żeby nakreślić jakiś plan, wizję na najbliższe miesiące. Co dalej mamy robić? Jeśli chodzi o podsumowanie, to już wiele słów na ten temat padło. Powiem krótko. Katastrofa nad Smoleńskiem pokazała nam, że to wszystko, co myśleliśmy, że się już skończyło, wcale się nie skończyło. Że PRL to nie jest zamknięta przeszłość. To nie jest zamknięty rozdział historii. Że dominacja rosyjska nad naszym terenem to nie jest historia. Dowiedzieliśmy się też, że samo NATO nas nie obroni. Jesteśmy członkiem NATO, a nasi najwyżsi dowódcy z prezydentem na czele zginęli. Dowiedzieliśmy się też o wiele boleśniejszych prawd. Dowiedzieliśmy się, że organa naszego państwa absolutnie nie służą polskości. Wielu z nas to już przeczuwało i wiedziało, ale zobaczyć to w tak straszliwych zaniedbaniach i zakłamaniach, jakie to miało miejsce i ma nadal, jeśli chodzi o śledztwo smoleńskie, to jest doświadczenie nowe. Ale dowiedzieliśmy się też rzeczy jeszcze smutniejszej. Dowiedzieliśmy się, że już nie jesteśmy tym narodem, jaki wydawało nam się, że nim jesteśmy. Okazało się, że jesteśmy co najwyżej społeczeństwem. Naród ma wspólne cele, wspólne wartości, naród ma godność, solidarność. To, co zobaczyliśmy, co było pokazane nam dobitnie we wszystkich trzech elekcjach, które wydarzyły się po 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej, zobaczyliśmy, że naród polski jest już w tym społeczeństwie w mniejszości. Ale jeśli się chwilę zastanowimy i spojrzymy w historię, okaże się, że nie jest to coś wyjątkowego w naszych dziejach. Podam przykład tego, którego pomnik góruje nad nami. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zobaczmy, kiedy w 1914 roku ze swoją pierwszą kompanią kadrową wychodził spod krakowskich oleandrów, co mu towarzyszyło? Entuzjazm, błogosławieństwo, powszechne wsparcie? Nie. Trzaskające okiennice, zamykane drzwi, niekiedy słowa dezaprobaty, wyśmiewania czy pogardy. W pierwszej brygadzie do dziś pozostała zwrotka, trzecia zwrotka. Krzyczeli, że śmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Laliśmy krew osamotnieni. To była właśnie pamiątka tego czasu, kiedy świadoma, patriotycznie nastawiona grupa naszego narodu, zorganizowana, stanęła do walki o wolną Polskę, a wtedy spotkała ją obojętność i milczenie. Jaki to był czas w historii naszego społeczeństwa? Wtedy znowu można mówić o społeczeństwie. To był czas, szczególnie w zaborze austriackim, pewnej małej stabilizacji, dorabiania się, mieszczaństwa, dobrobytu, z jednym małym ale – w niewoli. I rzeczywiście tak już jest z naszym społeczeństwem, że większość z nas w obliczu tyranii potężnych naszych sąsiadów, zaborców, za cenę stabilizacji i dobrobytu wyrzeka się myśli o niepodległości. Taki czas to nie jest dobry czas na zniecanie powstań. I Piłsudski to wiedział. Ale to jest dobry czas na przygotowanie kadry dla przyszłej, wolnej Polski, kiedy taka okazja dziejowa się
pojawi. I wtedy odwołał się do młodego pokolenia. Stworzył ruch szkolenia sportowo-strzeleckiego. Strzelcy, drużyny strzeleckie. Kiedy sytuacja międzynarodowa się zmieniła, Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, a zaraz potem Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, Piłsudski już był gotowy. Na drugi dzień po tej decyzji Austro-Węgier ogłosił mobilizację strzelców. Za 2-3 dni już była sformowana pierwsza kadrowa, a za kolejne 2-3 dni wyruszyła na swój pierwszy szlak bojowy. W tydzień czasu, od momentu, kiedy starły się, kiedy już było wiadomo, że wojna wybuchnie, myśmy mieli zalążek polskiego wojska. Była to garstka. Około 150 osób. Niewiele więcej niż nas tu jest teraz. Ale wiemy, że choć początkowo spotkali się z obojętnością i niezrozumieniem, to ta praca, którą wykonali wcześniej, ta praca u podstaw, uświadamiająca społeczeństwo i ich przykład, porywający przykład walki, często w osamotnieniu, wydał plon 4 lata potem. Mieliśmy wolną Polskę, a kiedy ta wolna Polska została zagrożona, to z tego kosmopolitycznego społeczeństwa, które mieliśmy jeszcze kilka lat wcześniej, okazało się, że mamy wspaniały naród, który stanął razem z wojskiem w ochotniczym, pospolitym ruszeniu, stanął do walki i wystawił milionową armię, ratując tę młodą niepodległość. Jakie analogie są do dnia dzisiejszego? Jeśli chodzi o sytuację geopolityczną, to rzeczywiście te analogie są duże. Jak Państwo wiecie, trwa walka o nowy podział świata. Stany Zjednoczone zajmują, można powiedzieć, Bliski Wschód. Wydaje się, że Iran jest ostatnim szansem tej walki. Już dalej nie mogą się bez oporu tych, których zagraża ta dominacja amerykańska, posunąć. Komu ta dominacja zagraża? Wiemy doskonale, że naszemu sąsiadowi, Rosji, no i oczywiście wielkim Chinom. Na Zachodzie mamy z kolei ogromny kryzys gospodarczy i upadek strefy euro. Niemcy muszą się zająć ratowaniem gospodarczej przyszłości Europy. Za troszkę więcej niż miesiąc rozpocznie się w Rosji pełną parą kampania wyborcza. Na początku marca będą wybory prezydenckie, gdzie rozstrzygnie się los Putina. I tutaj sprawa katastrofy smoleńskiej może mieć znowu kluczową wartość już nie tylko dla tej naszej garstki, ale także i dla wielkich mocarstw. Przewiduję, że wtedy znowu ta sprawa wyjdzie z całą mocą. Ponieważ w interesie wielkich będzie teraz pokazanie prawdy o Putinie i jego Rosji. Czy jednak my jesteśmy jako społeczeństwo, jako naród gotowi do tego okna, które być może za kilka tygodni, czy może już się otwiera dla naszej sprawy, żeby rozluźnić ten gorset, tę pętlę rosyjsko-niemiecką na naszej szyi? Wtedy potrafiono poderwać młodzież i zbudować kadry, zbudować świadome, zorganizowane, zdyscyplinowane, poświęcone sprawie kadry. Czy dzisiaj to mamy? Czy tylko pospolite ruszenie, nie chcę być nieprzyjemny dla samego siebie i dla Państwa, ale pospolite ruszenie emerytów? Niestety, taka jest prawda. Zaniedbaliśmy ten czas. W czasach marszałka tę lekcję odrobiono. W tym dwudziestoleciu tej lekcji nie odrobiono. Nie mamy młodzieży. Są pewne jaskółki. Mieliśmy 11 listopada wiele tysięcy, szczególnie młodych ludzi w Warszawie. 13 grudnia tutaj mieliśmy prawie 1000 młodych ludzi w Lublinie. Ale to są tylko manifestacje. A gdzie jest budowanie tej kadry, tej zdyscyplinowanej, zorganizowanej, uświadomionej
i skupionej na jednym celu kadry. Jeśli tej pracy nie zrobimy teraz bardzo szybko, to okno się zamknie i stracimy szansę na wolną Polskę. Ale jeśli tę lekcję odrobimy, to widać, że Bóg i historia nam sprzyja. Obyśmy żyli niebawem w wolnej Polsce.